Witajcie, z tej strony Nazar, a dzisiaj zagramy w Skywarsy na serwisie Hypixel. Skywarsy, nie wiem czy wiecie, to moja ulubiona minigra na tym serwerze. Mimo, że nie jestem w tym dobry. Głównie przez to, że mam zerowe zdolności parkurowe, a w Skywarsach dosyć łatwo się spada. Tak, cały urok jest w tej grze, że kiedy jest się nawet najlepiej uzbrojeni gracze, zawsze mogą być nieoczekiwanie strąceni w nicość i zostać pokonani, nie trzeba się z nimi konfrontować. Czasami trzeba w jakiś sprytny sposób ich wyeliminować. Ale dosyć gadania. Jeżeli ktoś nie wie, na czym polega ta gra, to tak pokrótce wytłumaczę. A mianowicie gracze spawnują się na małych wysepkach, na których znajdują się skrzynie z randomowymi itemami, i celem gry jest oczywiście pokonanie wszystkich graczy bądź przeżycie pozostanie jako ostatni gracz na mapie. Ogólnie wyróżniłem trzy rodzaje map. Czasami w środku znajduje się centralna wyspa, czasami znajdują się jeszcze takie wyspy łącznikowe pomiędzy małymi wyspami a większymi. Każda mapa ma swoją charakterystykę, w niektórych łatwiej jest atakować bliskie wyspy, ponieważ znajdują się blisko siebie, w niektórych trudniej. Zresztą chciałem powiedzieć nieco o taktyce w tej grze, bo niektóre osoby na przykład zajmują się kopaniem minerałów, które znajdują się na wyspie, ale to jest bardzo zły pomysł w tej grze, że liczy się przede wszystkim szybkość. Trzeba bardzo szybko umieć zabrać item ze skrzyń i być przygotowanym, że w każdym momencie ktoś się może pojawić na naszej wyspie. Wiele osób również lubi kampić na swojej własnej małej wyspie, co nie jest dobrym pomysłem, bo rzadko co gracze nawzajem się wyeliminowują, także ten, który zostaje na wyspie, przeżywa, a jeżeli już ktoś atakuje naszą wyspę, to zazwyczaj jest znacznie lepiej uzbrojony od nas. Gdzie zawsze jest szansa, że uda się go zrzucić w jakiś sposób. No właśnie, często w skrzyniach znajdują się śnieżki albo jajka, które służą do zrzucania graczy z mostów, które budują. W tej grze też należy umieć, dobrze jest, jeżeli umiemy szybko budować mosty. Jednakże mało kto wie, że do spychania przeciwników również może służyć wędka. Bardzo niedoceniana, jeśli chodzi o rzeczy znajdowane w skrzyniach. Wędka, oprócz tego, że możemy nią kogoś odepchnąć, służy również w walce, też przez tą właściwość. Niektórzy gracze potrafią bardzo szybko zamieniać sobie trzymany przedmiot, przez co w praktyce, jeżeli mają i wędkę, i miecz, to tak samo jakby mieli miecz z odrzutem. Jeżeli umiem bardzo szybko, ja tak nie potrafię, zazwyczaj bardzo plączy mi się miejsce, które wybieram akurat z ekwipunku, pasku szybkiego ekwipunku, i często też jest tak, że zaczynam tłuc przeciwnika łukiem, który miałem obok miecza. Nie kończy się to zbyt dobrze. Część graczy atakuje inne pobliskie. Jako taktykę obrała sobie atakowanie innych pobliskich wysp, czyli bardzo szybkie budowanie mostów do sąsiednic i zabicie przeciwników, póki jeszcze nie są dobrze przygotowani, albo zabicie ich z zaskoczenia. Na niektórych mapach taka taktyka się opłaca, na niektórych nie. Znaczna część graczy również próbuje szybko dostać się na centralną wyspę, na której najczęściej znajdują się bardzo wartościowe itemy. Jednak problem jest taki, że jeżeli nie mamy przy sobie żadnej broni, to może się okazać, że owszem, zdobyliśmy na głównej wyspie super elementy uzbrojenia, mamy TNT, mamy lawę, mamy własne moby, ale nie mamy żadnego miecza, którym moglibyśmy się bronić, a na wyspę zbiegają się gracze z innych, ze wszystkich stron. Mianowicie jeszcze mówiąc o tych mobach swoich własnych, część osób nie wie, że moby można ubierać niepotrzebnymi częściami uzbrojenia. Po prostu należy im wrzucić jakiś, na przykład, nie wiem, napierśnik żelazny i taki mob natychmiastowo go założy. Szkieletom również można rzucać miecze. Ciekawe.
Co jeszcze? Niektórzy czekają trochę i zanim ruszą na główną wyspę, licząc na to, że gdy inni gracze nawzajem się powybijają na głównej wyspie, to uda się wejść w odpowiednim momencie i zaatakować takiego świetnie uzbrojonego gracza, gdy akurat zmienia uzbrojenie albo przeszukuje skrzynię. Element zaskoczenia jest dużą przewagą w tej grze. Należałoby jeszcze coś wspomnieć o itemach startowych w tej grze. Dosyć popularnym jest kit Armorera, gdzie dostajemy pełny złoty set, albo kit łowcy, gdzie mamy łuki 10 strzał. Oczywiście te zestawy startowe można ulepszać. Jeden z najbardziej popularnych kitów wśród osób, które raszują inne wyspy, mniejsze, jest kit ekologa. Gdzie dostajemy drewno, którym możemy dostać się szybko na następną wyspę, oraz żelazną siekierę, którą szybko możemy pokonać przeciwnika. Oczywiście jest wiele różnych innych strojów, w zależności kto jaką technikę lubi obrać. Jeszcze jest jedna ważna rzecz do wspomnienia, jeśli chodzi o tą grę. To, że przynajmniej na serwisie Hypixel nie jest tu łatwo wygrać w tą grę. W końcu startuje 12 przeciwników i 11 przeciwników i my, więc tylko jedna osoba może wygrać. Kiedyś, taka ciekawostka jest, że kiedyś w skrzyniach można znaleźć było slime bole, które służyły do odpychania mocno przeciwników, jednak myślę, że bo usunięto je, teraz już ich nie ma, o ile dobrze tak, nie ma ich już. Myślę, że usunięto je dlatego, że były po prostu zbyt OP. Na niektórych mapach bardzo łatwo było kogoś wyrzucić poza krawędź świata. Mało kto wie też, że na niektóre wyspy można się dostać, gdzie nie trzeba budować mostów. Wystarczy dobrze skoczyć i jest się na sąsiedniej wyspie. Skrzynie, na których się spawnujemy, i skrzynie na głównej wyspie po pewnym czasie się odnawiają. Pojawiają się w nich nowe, coraz lepsze itemy. Takie jak perły kresie, albo jajka spawnujące moby. Po kilku odświeżeniach skrzyń na mapie zaczynają się pojawiać smoki, które stopniowo niszczą mapę i spychają graczy, jeżeli tacy się im nawiną, spychają graczy poza krawędź świata. A jeżeli nawet i czas, w którym się będą pojawiać smoki, przetrwają, bo to trwa trochę czasu, to wtedy następuje remis. No dobra, już chyba skończę gadać o zasadach. Obejrzyjcie sobie resztę tej rundy. Wybaczcie, że dzisiaj mówię tak ogólnikowo o samych regułach gry. Postaram się, żeby w następnych odcinkach ze Skywarsów będę się bardziej skupiać na grze. Po prostu. Otrzymajcie się. Mam nadzieję, że w następnym tygodniu uda się opublikować następny materiał. Cześć!